generalnie co tu się dzieje? No przede wszystkim to co wiedzieć trzeba, to że jesteśmy na Politechnice i organizowany to jest już po raz szósty Dzień Volkswagena. Pokazujemy w tym roku przede wszystkim taki transfer wiedzy, pomoc pomiędzy przede wszystkim uczelnią, a przedsiębiorstwem, którym jest Volkswagen Poznań. Pokazujemy, że to, czego tutaj się uczycie, jest wykorzystywane u nas w pracy. I świadczą o tym nasi wszyscy pracownicy tutaj, będący absolwentami w większości tej Politechniki, tej uczelni, którzy mówią, co konkretnie wykorzystywali i wykorzystują teraz w pracy to, czego się nauczyli tutaj na studiach. Jak spojrzycie, są plakietki pod kierunki studiów, których my w tym momencie najbardziej potrzebujemy. Oczywiście absolwentów tych kierunków. Mamy automatykę, robotykę, mamy budowę maszyn, mamy zarządzanie inżynierią produkcji, inżynierię materiałową, chemiczną, procesową. Kilka tych takich kluczowych w tym momencie dla nas kierunków i pokazujemy, gdzie tutaj, jak to połączyć. Pokazujemy i mówimy o naszych programach praktyk, miesięcznych i trzymiesięcznych, o programach stypendialnych, o konkursach, o tym, że można z nami także wyjechać na Erasmusa. Naprawdę cały szereg informacji dla studentów, co takiego my, jako Volkswagen, przygotowujemy dla, mamy nadzieję, naszych przyszłych pracowników. My jako dział budowy karoserii dzisiaj przygotowaliśmy dla studentów, tak jak widać w moim tle, przede wszystkim symulator spawania. Jest to urządzenie, na którym kształcimy, doszkalamy naszych pracowników, ale również świetna zabawa oraz możliwość pokazania samego procesu w praktyce zarówno dla studentów, jak i ludzi, którzy dzisiaj uczestniczą w dniach Volkswagena na Politechnice Poznańskiej. Oprócz tego przygotowaliśmy wystawę karoserii, techniki skręceń, gdzie koledzy pokazują, w jaki sposób dokonujemy połączeń rozłącznych, gdzie monitorujemy nasze procesy, oraz wystawę elementów, gdzie przedstawiamy procesy spawalnicze, w jakich odbywa się budowa karoserii. To wirtualne spawanie jak bardzo jest odwzorowaniem rzeczywistego spawania? Dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę na spawalni, dla nowych pracowników jest to świetny materiał szkoleniowy, który pomaga przede wszystkim zdobyć wiedzę, ale też wykształcić sobie odpowiednie umiejętności, mianowicie odpowiedni ruch ręki, odpowiednie przygotowanie, ale dla nas jako instruktorów czy osób dokształcających takich pracowników jest to świetny materiał, aby pokazać im, jakie błędy robią oraz w jaki sposób należy prawidłowo układać spoiny. Tutaj widzimy płytę podłogową Caddy Maxi, jest to element naszej karoserii, gdzie w procesie budowy karoserii wyróżniamy kilka modeli tego typu elementów. Na niej też przedstawiamy bezpośrednio studentom możliwości oraz techniki łączenia materiałów. Przedstawiamy przede wszystkim, z jakiego materiału zbudowana jest ta karoseria. Czy jest to stal, czy jest to ocynk ogniowy, czy jest to ocynk zanurzeniowy, czy jest to surowa blacha. Oraz przede wszystkim procesy nasze, czyli przypawanie kołków, wykonywanie punktów zgrzewu oraz nasze techniki łączenia materiałów pod względem spawalniczym, takim jak spawanie metodą MIG oraz spawanie metodą MAG. Pokazujemy, jaka jest różnica, jak wygląda sam drut oraz gdzie uzyskujemy jaką spoinę. Tak jak widać tutaj przed nami studio piłkarzyków, który zbudowaliśmy własnym sumptem w dziale budowy karoserii przy pomocy naszych kolegów. Jest to element prezentacyjny do studentów z tego względu, żebyśmy mogli pokazać, jakie mamy możliwości wytwórcze sami jako zakład. Nieczęsto zdarza się tak, że na stanowisku pracy optymalizujemy nasze stanowiska po to, aby polepszyć pracownikowi ergonomię, po to, aby miał dostępność naszych elementów w zasięgu ręki i na te potrzeby zbudowaliśmy dzisiaj stół, który jest świetnym obrazem tego, że nie tylko nasze urządzenia, regały, elementy służą do tego, aby można było stworzyć coś konstruktywnego, ale można coś stworzyć, co również ułatwia zabawę i daje przyjemność w praktyce. Za moimi plecami, tak jak widać, symulacje RobCAD. RobCAD, czyli uzyskanie trajektorii robota, poprawy trajektorii robota, czy uzyskiwanie odpowiednich symulacji, które uzyskujemy na stanowisku pracy. W tym źródle informacji zakodowane mamy wszystkie najważniejsze elementy, czy jest to karoseria Caddy, czy jest to karoseria transportera, którą produkujemy również u nas w zakładzie w Antoninku, ale również informacje, czy jest to karoseria, która będzie miała napęd 4x4, czy będzie to karoseria, która posiada napęd tylko na przednie koła, ale również wiele innych informacji, czy będzie to karoseria z drzwiami przesuwnymi z jednej strony, czy będą tam drzwi przesuwne z dwóch stron, oraz czy będzie się znajdowało w tej karoserii drzwi skrzydłowe, czy będzie to klapa. Także jest to główne źródło informacji, nośnik informacji, który wyróżniamy w obszarze budowy karoserii. Tak jak widać za mną, dwa detale, które przygotowaliśmy bezpośrednio w szeregu naszych aktywności dla studentów.
W tych detalach przedstawiamy przede wszystkim nasze procesy. Nasze nowe procesy, czyli lutowanie laserowe dla klapy w nowym modelu, gdzie z dwóch elementów bezpośrednio łączony jest gotowy detal w część zespoloną. Oprócz lutowania na tym detalu możemy bezpośrednio zaprezentować studentom, w jaki sposób nakładamy ścieżki kleju oraz w jaki sposób wykonujemy punkty zgrzewu, tak aby uzyskać dobry produkt i gotowy element do dalszego procesu zabudowy. Stoisko to obejmuje dwie rzeczy główne właściwie, którymi zajmujemy się, czyli pierwsza sprawa to w procesie mamy tutaj wkrętarki sterowane numerycznie, elektroniczne wkrętarki, które są urządzeniami zabezpieczającymi nam 100% proces jako bezpieczny i jakby powiązane z tym, a nieodzowna rzecz, czyli część kontrolna tych kluczy i nie tylko tych, ale również kluczy poza tamtymi wcześniej, o których wspomniałem, czyli mobilne stanowisko kontrolne, które jest jakby częścią zabezpieczenia procesu, a ma na celu tak naprawdę sprawdzanie tych narzędzi, czy są w porządku, jeżeli chodzi o proces produkcyjny.